Dzień dobry. Witam dzisiaj z Muzeum Sztuki w Łodzi. Jesteśmy przy ulicy Więckowskiego 36 w przestrzeni, którą nazywamy sercem naszego muzeum. To sala neoplastyczna, którą zaprojektował Władysław Strzemiński, artysta, bez którego pewnie nasze muzeum nie powstałoby, dlatego że był on inicjatorem stworzenia kolekcji międzynarodowej, kolekcji sztuki nowoczesnej. W 1929 roku Władysław Strzemiński razem z wybitną rzeźbiarką, której rzeźby tutaj widzimy za moimi plecami, Katarzyną Kobro, także z artystą malarzem Henrykiem Starzewskim i z dwojgiem poetów Julianem Przybosiem i Janem Brzękowskim podjęli niebywałą decyzję. Zdecydowali, że będą kolekcjonowali dzieła sztuki artystów im współczesnych. Zebrali przeogromną, bardzo wiele wartą kolekcję rzeźb, rysunków, fotografii, fotomontaży i obrazów, które następnie podarowali naszemu miastu. W 1931 roku, z początkiem tego roku, przekazali ten niezwykły dar, zwany darem Grupy AR naszemu miastu, a po II wojnie światowej, kiedy Muzeum Sztuki w Łodzi przeniosło się do tego właśnie neorenesansowego pałacu, Władysław Strzemiński został poproszony przez ówczesnego dyrektora Mariana Minicha o zaprojektowanie przestrzeni, która najlepiej będzie współgrała z kolekcją, której był inicjatorem. Stąd pomysł, żeby w przestrzeni sali neoplastycznej, sali, która współgra z neoplastycyzmem Pieta Mondriana, czyli jest podzielona na kolorowe płaszczyzny, kolorowe podziały, tylko i wyłącznie w kolorach podstawowych, czyli kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i tak zwanych przez Pieta Mondriana niekolorach, czyli szarości, bieli i kolorze czarnym, żeby w tej przestrzeni rozwiesić dzieła, które korespondują z ideą sztuki abstrakcyjnej, sztuki wykonstruowanej, opierającej się na geometrii, opierającej się na liczbie, na mierze i proporcji. Strzemiński, projektując salę neoplastyczną, daje nam przestrzeń, która staje się swego rodzaju laboratorium oglądania, laboratorium obserwacji. Widzimy tutaj na kolorystycznych planszach rozwieszone obrazy. Tutaj Henryk Starzewski na dużej niebieskiej przestrzeni, natomiast prace rozwieszone na długim, spokojnym panelu bieli i optycznie wzmacniająca ta przestrzeń pozioma belka czerni, na której niejako unoszą się prace Katarzyny Kobro. Ta przestrzeń stała się niezwykłą bohaterką filmu, ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, Powidoki. Andrzej Wajda, który w 1946 roku rozpoczął studia na krakowskiej ASP, musiał znać Władysława Strzemińskiego, musiał znać jego teorię, musiał znać jego wykłady dotyczące historii sztuki i jemu właśnie poświęca swój niezwykły film. To film, który odnosi się do tej przestrzeni, którego ogniskiem także staje się sala neoplastyczna, ale co ciekawe, Andrzej Wajda nie zdecydował się, żeby kręcić Powidoki tutaj materialnie, fizycznie w sali przy Więckowskiego 36 na drugim piętrze. Pytanie, dlaczego duża ekipa filmowa postanowiła nie wykorzystać tej oryginalnej przestrzeni, jest banalnie prosta. Ta przestrzeń jest przewidziana na kilkoro odwiedzających gości. Jest przeznaczona dla indywidualnej kontemplacji spokoju, harmonii, pewnego porządku sztuki abstrakcyjnej. Natomiast ekipa filmowa nie byłaby w stanie z bezpieczeństwem dla naszych dzieł sztuki poruszać się tutaj. Andrzej Wajda podjął decyzję, że Powidoki i wszystkie te sceny, które miałyby rozgrywać się właśnie w przestrzeni sali neoplastycznej, będą nakręcone w studio, gdzie Andrzej Wajda postanowił zrekonstruować salę neoplastyczną i, co bardzo interesujące, postanowił użyć także dla bezpieczeństwa dzieł sztuki replik dzieł, które zostały zgodnie z wytycznymi na wzór naszych oryginalnych prac z kolekcji Grupy AR zrekonstruowane. Interesujące jest też to, że Władysław Strzemiński, projektując salę neoplastyczną, wyliczając ją, posiłkując się tutaj złotą proporcją po to, żeby odwiedzający czuł się tutaj harmonijnie, bezpiecznie. Ta złota proporcja jest też proporcją zaklętą w ludzkim ciele, stąd ta przestrzeń miała tchnąć harmonią i budować właśnie takie wygodne i dobre
optycznie miejsce do tego, żeby obcować ze sztuką. Strzemiński stawiał sobie poprzeczkę bardzo wysoko i podobnie do tej jakości próbował dostosować się Andrzej Wajda. W 2015 roku scenografowie, kostiumografowie przyjechali tutaj do naszego działu dokumentacji wystaw, do naszego działu bibliotecznego po to, żeby zbadać, sprawdzić, odkryć wszystkie tajniki, które gdzieś spoczywają w naszych archiwach, żeby zobaczyć jak najwięcej dokumentacji czarno-białych fotografii, podpisów, rysunków, szkiców, żeby móc wczuć się w tamten czas, żeby móc wykorzystać jak najlepiej źródła dokumentalne, które spoczywają także w naszym muzeum. Na podstawie tych dokumentacji została zbudowana replika sali neoplastycznej, a także repliki dzieł sztuki, ale one posłużyły również do tego, żeby nakręcić materiał filmowy, który dzieje się przed muzeum. Dokładnie 28 października 2015 roku zawitała tutaj do nas, do Łodzi, na skrzyżowanie ulicy Gdańskiej i Więckowskiego ekipa filmowa, która w październiku, który wówczas, jak na ironię losu, był bardzo pogodny, a potrzeba było nakręcić zdjęcia z zimy, najpierw wytworzyła sporo śniegu, żeby posypać przestrzeń przed muzeum sztucznym śniegiem, po czym były kręcone elementy, które zagrały potem w filmie ten upiorny czas lat wczesnych 50., późnych 40. XX wieku, kiedy Władysław Strzemiński przynosił do Muzeum Sztuki, do ówczesnego dyrektora Mariana Minicha, swoje dzieła sztuki, przywoził je na wózku, przywoził je na sankach, po to właśnie były przygotowywane te przestrzenie przedmuzealne. Andrzej Wajda na potrzeby filmu nie wykorzystał oryginalnych dzieł sztuki, to rzeźba Katarzyny Kobro, natomiast postanowił zrobić sobie repliki. Co bardzo interesujące i ogromnie też budujące, te wszystkie repliki po zakończonym materiale filmowym, po zakończonych zdjęciach przekazał do Muzeum Sztuki w Łodzi, do działu edukacji, tak, że te prace stają się dla nas materiałem edukacyjnym. Tutaj zmagam się, podnosząc rzeźbę Katarzyny Kobro. Kobro pragnęła, żeby jej rzeźby były taką analizą przestrzeni i one były przygotowywane jako metalowe, bardzo ciężkie obiekty. I tutaj rzeczywiście zgodnie z oryginałem te repliki zostały zrobione. Natomiast pojawia się też tutaj rodzaj takiego filmowego żartu, bo inny rodzaj twórczości Katarzyny Kobro to prace z gipsu. Ta praca nie jest gipsowa, ona jest zrobiona z bardzo lekkiego styropianu. To czasami bardzo brzydki żart, który możemy zrobić rzucając do kogoś tą repliką Katarzyny Kobro, ale każda praca sporządzana jako kopia musi mieć oznaczenie. Musi być wiadomy znak, który pokazuje, że nikt nie fabrykuje dzieła sztuki po to, żeby potem udawać, że jest to oryginał i te prace sprzedawać. Tutaj szczególnie ważny jest ten napis, kopia bez wartości. Z punktu widzenia dzieła sztuki rzeczywiście jest to kopia bez wartości, bo nikt nie uwierzyłby, że ta piankowa Katarzyna Kobro może sprzedana być potem na aukcji jako oryginał. Natomiast z punktu widzenia edukacyjnego jest to bezcenna pomoc dydaktyczna, która nie tylko zaspokaja pragnienie gości, którym nie wolno dotykać eksponatów, a tutaj mogą zmierzyć swoją ręką proporcje, które Katarzyna Kobro włożyła w ten akt kobiecy, ale to jest także doskonała pomoc przy pracy z osobami, które przychodzą tutaj, a potrzebują namacalnego kontaktu z dziełem sztuki, bo na przykład są niewidomi. Sama sala neoplastyczna zagrała jako miejsce i jako idea. Kamera nigdy nie była tutaj wprowadzona i to, co oglądacie Państwo w filmie Powidoki, nigdy nie było kręcone w tej przestrzeni. Z kolei z tej przestrzeni, kręcąc swój spektakl Teatru Telewizji, skorzystał Maciej Wojtyszko, który w 2009 roku nakręcił spektakl pod tym samym tytułem, Powidoki, z Niną Czerkies i Mariuszem Wojciechowskim w rolach głównych. I tutaj z kolei na potrzeby mniejszej produkcji, mniejszej ekipy kręcony był rzeczywiście materiał materialnie, realnie tutaj i najbardziej przejmujące sceny, kiedy w 1950 roku zgodnie z historią sala neoplastyczna została pozbawiona dzieł sztuki i była cała zamalowana na biało. Te sceny w spektaklu Macieja Wojtyszki były rzeczywiście przygotowywane, kręcone tutaj i co jest też może takim smaczkiem też muzealnym, moment kiedy rzeźby Katarzyny Kobro
znikają i zostają wynoszone po klatce schodowej na dół do podziemi muzealnych magazynów, były kręcone rzeczywiście tutaj u nas. Panowie z naszej brygady zagrali wówczas robotników wynoszących te dzieła sztuki, stąd to jest też taka może ciekawostka dla badaczy i tych, którzy poszukują jakichś takich wątków łączących realnie miejsce z miejscem historycznym, które gra w filmie, to rzeczywiście Maciej Wojtyszko zabawił się niejako w taki sposób, że rolami aktorskie kreacje oddał tutaj w ręce rzeczywiście pracowników muzeum, którzy na co dzień zajmują się także przenoszeniem dzieł sztuki.